Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją dwóch kartek, które zrobiłam według mapki, będącej teraz w czerwcu jako wyzwanie Lemoncraft. Tak jak powiedziałam, ja staram się w tym roku uczestniczyć w tych wyzwaniach w Lemoncrafcie u Asi Szulik i na Cudnej Paczce. Na Cudnej Paczce bodajże w maju nie dałam rady, ale już w czerwcu jedną kartkę też zrobiłam. Chyba Wam już ją pokazywałam, tak mi się wydaje, bo ja już teraz się gubię, bo tak dużo nagrywam, żeby mieć na zapas filmów, że się już gubię. Muszę mieć na 3 tygodnie nieobecności po 3 filmy przygotowane dla Was, więc no, więc się dzieje teraz u mnie przed wyjazdem. Ale do rzeczy. Przygotowałam dwie kartki. Specjalnie je tutaj Wam pokazuję w pudełkach okienkiem. Cały czas jeszcze wykorzystuję zapasy pudełek od rzeczy z papieru, które mam. Chcę je wykorzystać, żeby mi się zwolniło miejsce na półce. I te kartki, które pasują mi wymiarowo, czyli nie są jakieś tam, wiecie, że 2-centymetrowe pudełko albo 3-centymetrowe, takie pomiędzy tymi standardowymi, no to pasuje. Znaczy, no to je wykorzystuję. I może zacznę od kartki, która podoba mi się bardziej. To jest kartka. Obie są według mapki, tak jak już wspomniałam, tu Wam gdzieś tą kartkę, tą mapkę pewnie gdzieś tu na dole Wam dam, bo tak nie będzie przeszkadzać w oglądaniu. Kartka, która podoba mi się bardziej w odcieniach brązu, chociaż najpierw myślałam, że ta niebieska mi się będzie bardziej podobać, ale tutaj dopasowałam kwiaty, które robiłam na wyjeździe z Asią Szulik, a konkretnie te kwiaty robiłam z Ewą Ergalską, no, na jej materiałach, na jej wyciętych płatkach, usztywnionym materiale, z jej pręcików i wykorzystując jej tusze. Tak więc tutaj, no tam taki układ tego kwiatka, to ja sobie sama wymyśliłam, te pieczątki też sobie sama tam dałam, bo akurat wzięłam z domu i pręciki pomalowałam, tutaj widzę, że nie jakoś super dokładnie, ale powiedzmy, że to tak miało być. Te kupne też nie są dokładne, więc pomalowałam je tym samym kolorem, którym pomalowałam płatki, ale o tym Wam chyba już mówiłam przy okazji prezentacji samych kwiatów. A teraz już na kartce. Kartki są bardzo proste. I powiem Wam, że tak mi się spodobała ta mapka od Lemoncraft, przez to, że jest właśnie taka prosta. I w moim stylu, czyli wiecie, nie? Tutaj była jakaś kompozycja kwiatowa, jakieś tam banerki, napis i cześć. Więc to mi się bardzo, bardzo spodobało. Tam u góry była koronka, ale na obu tych kartkach zamiast koronki dałam jakieś takie, o tutaj, matematyczne wzory, schematy, czy no, czy jak to tam nazwać, nie wiem co to jest, ale tak trochę fajnie wypełniają tutaj tą przestrzeń. I co tutaj się znalazło? Właśnie te banerki, jeden, drugi, to jest dosyć ciężka jest ta kartka, bo tu użyłam tektury do tworzenia warstw, więc jest tak, no, tak solidnie. Stwierdziłam, że takie kartki dla faceta to no, tak fajnie, żeby było co trzymać w ręce. I obie są kwiatowe, mimo że, no właśnie, kartka dla facetów, nie? Dla facetów, dla faceta, jeszcze nie wiem jak to będzie. Tutaj dałam napis urodzinowe życzenia, wiadomo, napis zawsze można zmienić, ale te się akurat tak fajnie pasują. One są z tej kolekcji Boys Little World, tak, ona się chyba nazywała, z tej niebieskiej, a wszystkie pozostałe papiery są z tej męskiej kolekcji, którą oczywiście zapomniałam jak się nazywa. Poszłam sprawdzić, ale nie mam już okładki, więc nie pamiętam, chyba Gentleman. No, głównie dam, wiecie to. Jak mi się przypomni, to Wam napiszę. Tak, więc z tych kolekcji są generalnie wszystkie papiery. Te dookoła, jedyne to napisy są z tej dziecięcej, chłopięcej. I tu w kompozycji są właśnie kwiaty. Są listki, to jest z wykrojnika Craft & You? Nie. To jest Craft Passion, tak, taki wykrojnik do róży, on mi się tu bardzo podobał. Tekturki, takie z wykrojnika, listeczki wycięte z papieru skrapowego, to są z wykrojnika z DP Craft. No i wiecie, sznureczek i tyle. I w sumie czego więcej dla kartki dla faceta chcieć? Tutaj wersja jeansowa jest po prostu, o, taka trochę ciekawsza w środku. Jest tutaj ta krata i też tutaj jest akurat napis wszystkiego najlepszego i to są kwiaty zrobione przeze mnie z bawełny tej usztownionej alkoholem i zobaczcie, te kwiaty trochę leżały, jakie one są takie rozpłaszczone już, nie? Więc nie ma porównania z tymi, tutaj widać wyraźnie, jakie formowałam, no tak mi się wydaje. Już ile one tu leżą? 2 tygodnie leżą? No i raczej nic się z nimi nie dzieje, no te leżą dłużej, więc no, zakładam, że. Znaczy, te już w ogóle już są takie sztywniejsze, nie? Te są takie bardziej fiu-fiu, delikatne. Ale tu jest podobna kompozycja, więc w sumie nie mam za bardzo co gadać. Trochę mówię, ciekawszy jest papier, przez to, że jest taki koszulowy. I gdyby tu były takie ładne kwiaty jak tu,
to ta by mi się podobała pewnie bardziej, nie? No, a więc dobrze. Więc to było na tyle. Dajcie znać, która się Wam bardziej podoba i czy bierzecie udział w wyzwaniach Lemoncraft. Ja Wam bardzo serdecznie polecam. A dlaczego Wam polecam, to zobaczycie w następnym filmie nagrodę, którą właśnie sobie wybrałam, bo przyszło już moje zamówienie za wygraną w majowym moodboardzie, za tą kartkę z motylami, więc no, więc będę mogła Wam od razu w następnym filmie pokazać. A na dzisiaj już z Wami się żegnam. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!